Moi drodzy widzowie, czas dotrzymać obietnicy, dlatego też sięgam po pierwszą butelkę z mojego zestawienia Top 10 Whisky 2022 roku, a jest to whisky z destylarni Bimber. Dość ciekawa whisky, dość specjalna whisky, muszę przyznać, ale o tym będzie za chwilę. Zapraszam. Cześć, z tej strony Władysław P., Whisky Malt Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W filmie o moich top 10 whisky z 2022 roku obiecałem Wam, moi drodzy widzowie, że te wszystkie whisky, których na kanale nie było, a które znalazły się w tym zestawieniu, będą po kolei omawiane. Dlatego też dzisiaj sięgam po pierwszą butelkę z tego zestawienia, a jest to whisky angielska, whisky z Londynu, wprost z destylarni Bimber. Dzisiejsza whisky jest nietypowa z kilku powodów. Jeden z nich to taki, że jest to specjalna edycja. Jest to whisky zabutelkowana dla specjalnej sieci sklepów. W zasadzie chyba to była dla jednego sklepu. Fortnum & Mason, sklep w Londynie, na Piccadilly. No i jest to whisky, która pochodzi z jednej beczki. Jest to whisky typu single cask. I whisky ta pochodzi z beczki Pofino, Sherry Fino. Czyli to takie najbardziej wytrawne wino sherry. Natomiast jest tutaj zastosowana taka mała operacja, która często występuje w szkockim gorzelnictwie. Whisky ta była maturowana w beczce, czy w beczkach po bourbonie w pierwszej kolejności i potem ta whisky została przelana do jednej beczki po fino. Beczka rozmiaru BAT, czyli 500 litrów, dlatego też z tej beczki udało się zrobić 850, tutaj mamy informację, 857 butelek. Whisky zabutelkowana w mocy 51%. Podejrzewam, że nie jest to cask strength. Natomiast jest to moc jak najbardziej fajna, moim zdaniem jak najbardziej wystarczająca. Zresztą za to whisky zapewne stoi Artur, master destiller destylarni Bimber. A znam Artura bardzo dobrze i wiem, że wie co robi, zrobił to co trzeba, żeby ta whisky smakowała jak najlepiej. Jeżeli chodzi również o tą butelkę, o tą whisky, whisky jest niefiltrowana na zimno i nie jest barwiona. Co zresztą widać po tym pięknym, cudownym kolorze. Oczywiście wino Sherry Fino jest winem białym, natomiast tutaj no, sporo mamy koloru z beczki po bourbonie, bez dwóch zdań. Już się nie mogę doczekać, kiedy z Wami tej whisky spróbuję, gdyż naprawdę jest to kawał dobrej roboty. Ok, przejdźmy do tego, co mamy w aromacie. Mamy delikatne aspekty beczek po bourbonie. Jest odrobinę wanilii, jest odrobinę karmelu. Natomiast od razu w aromacie czuć delikatną wytrawność tej whisky. Nie jest to ulepek, nie jest to whisky ociekająca słodyczą. Pamiętajmy, że beczki po bourbonie potrafią być słodkie i czasami beczki po bourbonie tworzą nam ulepek. Wiadomo, nie taki jak beczki po sherry. Szczególnie mówimy tutaj o beczkach po Pedro Jimenez. Natomiast nawet po Oloroso czasami na nosie czuć tą taką dość intensywną słodycz. Jednakże w tym wypadku czuć tą taką fajną, przyjemną wytrawność. Mamy odrobinę brzoskwiń. Jest trochę zielonego jabłka. Są nuty słonecznika. Coś, co często zresztą ja wyczuwam w whisky. No, jest to whisky młoda oczywiście. Jest to whisky bez deklaracji wieku. Podejrzewam, że whisky ta nie ma więcej niż 5 lat. Natomiast no, aromat jest fajnie skonstruowany, fajnie złożony. I tutaj w tym aromacie to, co mnie osobiście urzekło, dlaczego ja to whisky wybrałem jako swoją jedną z kilku whisky roku, to jest ta piękna kompozycja tej delikatnej wytrawności połączona z tym charakterem destylarni Bimber i z tymi beczkami po bourbonie. Naprawdę robi to fajną robotę. Ale zobaczmy, jak ta whisky smakuje.
na samym początku, kiedy to whisky bierzemy do ust, mam od razu dość fajnie zrobioną kompozycję beczek po bourbonie. Mam odrobinę karmelu, odrobinę wanilii, natomiast to zostaje przejęte w mgnieniu oka przez te beczki, przez tą beczkę po fino. Wszystko fajnie się ściąga na języku. Wchodzi nam taka właśnie wytrawność. Może nie gorycz, ale taka dość intensywna wytrawność. Coś jak skórki z jabłek, coś nawet idące w kierunku nawet pestek z jabłek. Taka delikatna taniczność. Natomiast no, jest to tak fajnie zrobione, jest to tak fajnie skonstruowane, że aż jest to naprawdę ciekawe, muszę przyznać. Przełykamy. Dostajemy małego kopniaczka alkoholu. Jest odrobinę mocy. Pamiętajmy, jest to młoda whisky. I kolejną, jakże fajną rzeczą w tej whisky jest to, że po przełknięciu ta delikatna wytrawność, te nuty beczek po fino, ta owocowość zostaje nam pięknie obrócona w słodycz beczek po bourbonie. Początkowo jest ta delikatna wytrawność, a później pojawia się fajna słodycz. Jest karmel, jest wanilia. Nadal mamy te brzoskwinie, nadal mamy morele, nadal mamy jabłka. To, z czego słynie New Make z Bimbra. Ale tu już mamy słodycz. I w kierunku finiszu ta słodycz jest fajnie zbalansowana tą wytrawnością. Nadal jest, robi się całkiem przyjemnie, całkiem fajnie. Finisz występuje dość długo. Jest to długi finisz, bardzo przyjemny. Gdzie mamy odrobinę orzecha włoskiego. Mamy sporo tej owocowości, trochę karmelu, trochę wanilii. I jest gdzieś ten aspekt beczki po fino. Natomiast no tutaj już w tym finiszu jak dla mnie jest więcej słodyczy. I to, co mnie w tej whisky właśnie urzekło. Aromat fajny, lekko wytrawny, sporo owoców. Później bierzemy łyka, jak to whisky trzymamy w ustach. Jest ta taniczność, jest ta wytrawność, jest to ściąganie. Bierzemy łyka, dostajemy delikatną pikantność i ta wytrawność przechodzi nam w słodycz. I ta słodycz później już prowadzi to whisky do końca, do finiszu. Naprawdę fajnie zrobiona whisky, muszę przyznać. Bardzo mocno mi zaskoczyła. Naprawdę czerpię mnóstwo przyjemności z picia tej whisky, z degustacji tej whisky. Niestety jest to single cask, butelek było niewiele, więc w Polsce raczej tej butelki nie oświadczycie. Chociaż kto wie, może ktoś kupił i wywiózł do Polski, a może komuś udało się po prostu jakoś to gdzieś tam przemycić w bagażu, w samolocie i tak dalej, i tak dalej. Możliwości jest wiele, ewentualnie można ją wysłać również. I to jest jak najbardziej możliwe. Także, no jeżeli ktoś z Was, moi drodzy widzowie, miał możliwość próbować tej whisky, napiszcie mi w komentarzach, jestem ciekawy Waszej opinii. Wiem, że jest grupa moich widzów na tym kanale, która to whisky piła na pewno. Więc chłopaki, napiszcie w komentarzu. Zachęćmy innych do tego, aby whisky ze Slagni Bimber stała się jeszcze bardziej popularna niż jest. A jest to możliwe, oczywiście, jak najbardziej. Moim zdaniem kawał dobrej roboty, kawał dobrej łychy, jak najbardziej warta spróbowania. Jeżeli chodzi o cenę tej butelki, kiedy pojawiła się na półkach w sklepie Fortum & Manson, kosztowała ona 85 funtów. I tutaj wielu nieudolnych handlarzy butelkami, fliperów, strzeliło sobie w kolano, gdyż whisky ta sprzedała się bardzo szybko, z tego co pamiętam to było około 15-20 minut i ta whisky zniknęła z półek sklepowych tegoż sklepu. Oczywiście można było ją nabyć online. Natomiast 2-3 tygodnie później zaczęła się ona pojawiać na aukcjach, a że nie było jakiegoś szczególnego wzięcia na tą butelkę,
to można ją było spokojnie kupić za około 45-50 funtów. Także gratulacje dla wszystkich tych, którzy te butelki wystawili na aukcjach. Bez dwóch zdań gratuluję wszystkim tym, którzy się na ten krok zdobyli. Good job. Krótko mówiąc. Kochani, to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo. Mam nadzieję, że to wideo Wam się podobało. Wiecie, co z tym zrobić, prawda? Także ode mnie to tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego.